Witajcie przed kolejnymi budynkami, kolejnymi hotelami marki Pili Pili. Właśnie jesteśmy już w drugim miejscu. Znajdujemy się blisko hotelu Pili Pili Family, ale automatycznie, jeśli jesteśmy przy Pili Pili Family, znajdujemy się w takim razie bardzo blisko Tropical Island i Nautica. Czyli są to trzy hotele obok siebie, należące do marki Pili Pili. Ale zaczniemy najpierw od restauracji, która znajduje się tutaj, bardzo blisko za mną. O właśnie, to jest ten budynek, gdzie polecam Wam, żebyście też skosztowali po prostu dania tutaj takie przygotowane właśnie przez lokalnych restauratorów, restauracje. I jest to bardzo blisko restauracja Pili Pili Nautica, bo pokażę Wam. Tutaj jest Pili Pili Nautica, to jest ten hotel, do którego możecie przyjechać. I tutaj od razu obok jest właśnie ta restauracja, o której mówię, Molly. Nazywa się Molly. Są tutaj naprawdę bardzo dobre rzeczy. Bardzo dobre ryby, seafoody i inne rzeczy. Polecam, naprawdę polecam. Jedliśmy tutaj kilka razy, byliśmy bardzo zadowoleni. Czyli tak, czyli tutaj mamy restaurację, którą polecam na starcie. Z tej strony znajduje się Pili Pili Tropical. Może obrócę kamerę. Tutaj właśnie mamy duży hotel Tropical Island. Pili Pili Tropical Island. I kawałek w prawo znajduje się Pili Pili Nautica i tutaj restauracja. Ok, a my zmierzamy w kierunku Pili Pili Family. Pokażę Wam, jak wygląda ten obiekt, co tam ciekawego może Was spotkać i jak tam możecie spędzić swoje wakacje. Wakacje z Pili Pili na Zanzibarze. Tutaj mamy wejście do Nautiki, tutaj dostawa towarów do restauracji. I tutaj mamy takie właśnie wejście do Pili Pili Family. Piękne palmy. Trochę cienia na wejściu. Tutaj stoją rowery do wypożyczenia. Jeden został. Możecie też tutaj sobie wypożyczyć skuter. Możecie pożyczyć tutaj rowery. O nie, tam są jeszcze dwa. To tak na początek. I tutaj mamy ogromny obiekt Pili Pili Family. Może się trochę cofnę. Może się jeszcze cofnę, tylko trzeba uważać, żeby go pokazać z tej strony. To jest akurat jakby tył tego hotelu, więc tył jak tył. Z przodu będzie ładniejszy, ale i tak jest, robi wrażenie. Piękny obiekt w super miejscu. Ok, a więc wejdźmy głębiej. Tutaj już pierwsze sklepy. W tym miejscu jest to arena, gdzie odbywają się targi, gdzie odbywają się kolacje. Cześć! Dobrze, bardzo dobrze. Tutaj są pokoje, tył pokoi i od razu tutaj na prawo recepcja. Tutaj możecie załatwić wszystkie swoje sprawy z voucherami, nie voucherami. Wszystko, co potrzebujecie załatwić, to właśnie tutaj w tym budynku. Ok, idziemy dalej. I tutaj mamy pierwszą restaurację Swahili Lodge. Swahili Lodge. Tutaj zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj taki baner, tak go nazwę, tablica 2021, gdzie możecie sobie zamówić drinki, napoje, jedzenie. Ja właśnie przed chwileczką zamówiłem sobie frytki z seafood w coconut sauce. I tutaj również sklep Masai z różnymi pamiątkami, różnymi fajnymi rzeczami. Bardzo blisko, bardzo fajne rzeczy, fajne pamiątki. Biżuteria, otwieracze, różne, przeróżne rzeczy, miseczki, nie miseczki. Tak jak mówię, tutaj dzieją się, to jest takie centrum tutaj Family, takie centrum rozrywkowe, można też powiedzieć, gdzie są tutaj układane stoliki czasami, krzesełka. Tutaj odbywają się różne przedstawienia, zapraszani są goście, gwiazdy z Polski śpiewają tutaj kolędy, jak wcześniej było, teraz różne piosenki i tak dalej. Tutaj jedno z takich lepszych miejsc
którym ja tutaj spędziłem dość sporo czasu, właśnie ten Swahili Lodge, o którym już przed chwileczką mówiłem. Dlaczego fajne miejsce? Dlatego, że jest tutaj dużo cienia, jest tutaj przewiew, jest tutaj coś do picia, jest tutaj internet, jest tutaj prąd i fajnie się tam siedzi i spędza czas. Tutaj mamy pierwsze jajko do robienia zdjęć na Instagramie. Pierwsze jajeczko. I pierwszy widok na ocean. Idziemy jeszcze kawałek, zaraz jeszcze wrócimy. Pokażę inne ciekawe miejsca. O, a w sumie może pokażemy od razu tutaj plażę przy Family. Pili Pili Family. O, tutaj trochę lokalnych mieszkańców, dzieci bawiących się na plaży, kąpiących się w oceanie, żyjących tutaj po prostu, tak spędzających swój czas. Fajna plaża, fajny ocean, oczywiście zejście po schodkach i ciągnąca się piękna, piaszczysta plaża. To dobra, to może z tej perspektywy też pokażemy przód tego hotelu. Kurczę, tak świeci mi słońce w telefon, że nic nie widzę na ekranie. Ale zaraz wejdę gdzieś tam do cienia, to już będę widział lepiej. Także tutaj mamy pierwszy widok z przodu hotel. Zaraz pokażę Wam basen, pokażę Wam restaurację. Dalej Tropical Island, do którego dzisiaj akurat nie będziemy szli. Zrobimy osobny materiał, a dzisiaj skupimy się na Pili Pili Family. Muszę iść na górę do restauracji. Restauracja znajduje się tam u góry, na samej górze, z pięknym widokiem na ocean, bo muszę zamówić fish finger dla Emmy. Także za sekundkę się tam udamy. Pokażę Wam jeszcze tylko teraz basen. Zamówić sobie coś do picia i tutaj centrum rozrywkowe dla dzieci, nie tylko basen. Witamy. Emma, jak tam się kąpię w basenie w Pili Pili Family? Fajnie. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Zrobili takie fajne parasolki. Myśmy mieli pokój tam na końcu. Fajnie, bo prosto z pokoju wychodziło się na basen, na fajny widok tutaj z góry, prosto na ocean. Co nic, jakiś wózek wyciągnęli jakieś dzieci. Piękny widok, piękne kolory oceanu, piękne wczasy na Zanzibarze. Ok. Idziemy dalej. Teraz zabiorę Was tutaj na górę, do restauracji. Pokażę Wam, jak wygląda restauracja, jakie tam są fajne udogodnienia. Idziemy po schodkach. No i jak się sama nazwa kojarzy, Pili Pili Family, jest to hotel dla rodzin z dziećmi. Jeśli chcecie wybrać się z dziećmi na Zanzibar, to zdecydowanie tutaj do tego hotelu, dlatego że jest tutaj dużo rozrywki dla dzieci. Tak jak wspomniałem, tutaj są fajne jakieś koncerty, nie koncerty, pokazy różnych tutejszych lokalnych ludzi, czyli taki entertainment na bardzo dobrym poziomie zanzibarskim. A my idziemy na samą górę do restauracji. O, jakiś robal sobie tutaj nie może poradzić. O, tutaj jest już cudowny widok na basen i na okolice. O, to może jak tutaj już jestem,
bo właśnie tam już bym się nie chciał prywatnie wbijać, to dodam tylko, że tutaj mamy to Swahili Lodge, które wam pokazywałem z dołu, a za Swahili jest właśnie ten budynek, tutaj ten budynek, w którym też są mieszkania tutaj właśnie z Pili Pili Family. I tam jak widać też są goście, tam jest jeszcze dodatkowy basen. Tam jest już tak bardzo fajnie, tak trochę prywatnie, kameralnie. Bardzo fajnie, bardzo fajne miejsce jest tutaj za Swahili Lodge. No a my idziemy jeszcze wyżej. Tutaj już widzimy szyby z restauracji. I tu już wchodzimy na ostatnie piętro. Tutaj mamy zawsze informacje, co się w dany dzień odbywa, o której godzinie. W tej chwili akurat nie ma, w tej chwili jest narysowany shark i Afryka z Zanzibarem. Piękny widok na wioskę, na palmy. Można się tutaj zrelaksować, odpocząć. I piękny ocean, cudowny. No dobra, mamy tutaj główną restaurację, gdzie będziecie jeść śniadania, obiady, kolacje. Kolacje też są serwowane na dworze. Tutaj trochę naszych znajomych. Łódka tam płynie. Piękny widok z restauracji. Tutaj jeszcze robili basen. Jak myśmy tutaj spali, to jeszcze tego basenu gotowego nie było. Zaraz zobaczymy, czy już jest. Tutaj jest też taki kącik dla dzieci. Jakieś różne rzeczy. Jest już basen, już tu jest. O, tutaj mamy napisane. Też taka informacja, tablica informacyjna. Co, gdzie, jak i po co i o której godzinie. I tutaj mamy jeszcze piękny basen. Super basen na samej górze hotelu z cudownym widokiem na ocean. Przepięknie to wygląda. Restauracja, kuchnia po prawej. No wygląda czadersko. Nie tylko wygląda, bo naprawdę jest czadersko. Czyściutka woda, super. Ok, ja teraz idę zamówić fish finger i chipsy, czyli frytki. O, mega hotel Pili Pili Family. Tutaj kuchnia. Tutaj zawsze śniadanie jest wyłożone, kolacja. No i teraz będziemy zamawiać. Ok, ja już idę na basen. Zamówienia złożone. Piwko na mnie czeka, także idę na dół. Za chwilę pokażę wam, jak wyglądają dania, jak wyglądają te potrawki. Pokażę wam, jak, może, nie wiem jak wam to przekażę, ale pokażę wam, jak smakują, jak ładnie pachną. Seafood w coconut sauce jest the best. I do zobaczenia na dole. Pamiętajcie jeszcze, żeby wpadać na mojego bloga mmajerski.pl, gdzie będziecie widzieć wszystkie moje podróże z całego świata. Oczywiście zostawcie łapkę w górę pod Pili Pili Family. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i zostańcie do końca tego materiału. Okej, moje piwko już tak jak wspomniałem na mnie czeka. Musimy je troszeczkę wygazować, bo mój żołądek nie lubi dużo gazu. Musimy niestety, choć bardzo chętnie bym się napił takiego mocno gazowanego, mocno zimnego, ale. Zdrowie najważniejsze. No, na Zanzibarze jest dużo różnych owadów. Jeden wpadł mi właśnie do piwa, ale już go wyciągnąłem. Także dużo robaków, dużo jakichś takich różnych rzeczy chodzących, trochę much. O, widzicie? Owoce są tutaj do wzięcia, w gratisie. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, ale da się z nimi wytrzymać, Także jest mega. Mango, passion fruit, limon i awokado. I'm sorry, tutaj są nasze fish fingers z chipsami i sałatką i jeszcze ketchupikiem. No i przyszło i moje danie, czyli frytki, seafood with coconut sauce z majonezem i ketchupem i to wszystko ładnie w takich miseczkach po kokosach. A to mam jedną miskę. Zostaw to. W tym miejscu się z wami witałem i w tym miejscu się z wami pożegnam. To wszystko w tym wideo. Tak przedstawia się Pili Pili Family. W następnym filmie wejdę do Nautiki, do Tropical Island i do Uhuru.
Pozdrawiam. Cześć.